Witam serdecznie w kontynuacji serii Diablo 4. Co w planach? W planach, moi drodzy, dzisiaj zadania poboczne dalej, ale mamy ich nabranych całkiem sporo i będziemy dzisiaj się skupiać na ich wykonywaniu. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam. Ja jestem Spooky i zapraszam do dzisiejszego odcinka. Tak może poziomami, kurczę, wejdziemy, cyk. Oj, mamy śledzenie. A to jest to, głód w Kedbaru. Zbierz po bandytach na błoniach kotęskę. O kurczę, to będziemy musieli tu łazić. Nas zwiedzamy całkiem sporo. Gdzie tu wyjście? Tu jest wyjście. Ciemno się zrobiło. O, tam coś jest. Bandytos. Są skradzione zapasy. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Dziesięć mamy już zebrane. Idziemy po następne 10. Gdzie mnie śledzi robal? Swoją drogą, niezłe ten banditos. Mają dziki. To takie kurde... niczym żubry. O, achievementi. 1000 bandytów. Kurczę, jeszcze muszę gdzieś iść po jeden. I to tak specjalnie. O, mamy. Tu. O, o. Wracamy. No, pobranie tych zadań ma ten plus, że właśnie możemy od razu się nimi zająć. Nie musimy za nimi latać. Gdyby nie to, że tam jest wprowadzenie jakieś, to bym w ogóle nawet nie nagrywał tego momentu, gdzie pobieram zadania. Galek. Oto jedzenie, które udało mi się odzyskać. Nasze zapasy. O, dzięki ci. Wszyscy się zrzuciliśmy i mamy dla ciebie przyzwoitą nagrodę. Bierz, zasługujesz na to. 2000 złota, co to jest, panie? Dobra. Następne zadanko. Dobrze, dobrze, w mapę. Tu coś mamy. Udaj się do Alzudy i poszukaj kamieniarza. Tutaj był gościu, który stąd odjeżdżał i właśnie jako murarz zachęcał do tego, żeby się tam udać. O, jest nawet opis. Budowniczy o imienie. Sporo błędów jest. Lakren zamieścił obwieszczenie, w którym wzywa wszystkich robotników chętnych do udziału w odbudowie sanktuarium do przybycia do Alzudy. Powinienem odszukać owego Lakrena i zapytać o ofertę. Dobra. Cyk. Daleko. O kurde. Aż tu. To chyba szybciej będzie się przemieścić stąd?
Zapnijmy sobie pina. Idziemy. Co ty chcesz? Płacę wam za walkę, a nie za sranie ze strachu pomiędzy żebrakami. Mówiłeś, że to będzie łatwa robota. Zabijanie kanibali nie jest łatwe. No, z jednej strony jest, z drugiej nie jest. No, zadanie do wytłumaczenia jest proste. Kierujesz ostrą część narzędzia do zabijania w kierunku kanibala i go ciachasz. No, czy ci się uda to wykonać, to już inna bajka. Jakby nie można mu do końca zarzucić kłamstwa. O, poziom 51. Dobra, skoro mamy poziom, to możemy sobie dodać mistrzostwo. 5% obrażeń ugiń niefizycznych. Plus do tego drzewko umiejętności. Teraz tak, idziemy gdzieś dalej. Głęboki mróz. Specjalny lód. 57 sekund. Otaczasz się lodem i zyskujesz nieprawdziwość na 4 sekundy. Prawie minuta odnowienia. W tym czasie stale zadajesz 321. Wyziębiasz wrogów. Brzmi ładnie, nie? To jest inferno. Nie no, bym trochę zainwestował. O. Czemu nie mam dostępnych punktów, skoro zdobyłem poziom? To jest zastanawiające. Sobie naładujemy przy okazji. Wybuch. A. Mała zmiana scenarii, widzę, jak będzie. Pola nienawiści. Wydarzenie PvP? Jakby... Ja nie chcę. On firowali. Aha, zbieram coś tu. To jest to wydarzenie? Aby można było do tego użyć, stać musi być co? Naznaczana krwią. Boss tam idzie. O kurde, jaki on jest silny. Potrzebuję więcej czasu. Czyli w sumie nie tyle co silny, co wytrzymały. Potrzebuję więcej czasu. Ale się będę z nim długo bić. Nie podoba mi się to. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję
potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Teraz tyk. Co za bydle? Rozjuszone plugastwo. Jestem jeszcze gotowy. Mylą mi się przyciski. Chcę burzę zrobić, a naciskam przyzwanie włóczni. Jestem jeszcze gotowy. No, padaj tam na niego. Już prawie. Padł. Ubany. O. Wysypał się. Jakiś hełm w ogóle. Moc pasywna, mistrzostwo Wyra, zapewnia ci także 6,6% premii do redukcji obrażeń, która jest potrojona, gdy walczy z bliskim wrogiem. No może być niezłe. Już się nie pojawiło? Ale ma kurde kask. O proszę, mamy nowy obszar i nowe takie zadanie rozwojowe. Cyk. Larken. Jak mogę pomóc odbudować sanktuarium? Zaczniemy od pojedynczych cegieł. Tak trzeba. Wielkie dzieło przynosi jeszcze większe nagrody. Spotkajmy się pod utraconym monumentem i zacznijmy odbudowywać ten świat. Spoko, wiesz co, tu jeszcze jest coś takiego fajnego. Erol, niczym sowa z Harry'ego Pottera. Ziemia nasiąknęła krwią. Co się tutaj dzieje? Więc ty też to czujesz? Nienawiść wrząca pod powierzchnią tego przeklętego miejsca. Mogę zaoferować schronienie, ale nie zdołamy się ukryć przed wpływem Mefisto, przed jego pokusami. Usłuchaj mego ostrzeżenia. Nienawiść to trucizna, którą pijesz, by kogoś zabić. Rozerwie na strzępy i ciebie, i twoich wrogów. Niech światłość chroni cię w tych mrocznych czasach. Pola nienawiści PvP. Ziarna nienawiści są pozyskiwane z potworów, skrzyni wydarzeń. Upuszczone ziarna mogą zostać podniesione przez innych graczy. Wszystkie są upuszczane w chwili śmierci oraz całkowicie usuwane po opuszczeniu obszaru PvP. Okej. Okay. Zmień ziarna nienawiści w czerwony pył, wykonując rytuały oczyszczenia. Czerwonego pyłu można użyć u różnych handlarzy w mieście. Możesz naznaczyć krwią swoją postać przez naciśnienie i wybranie odpowiedniego. Po naznaczeniu krwią możesz atakować pozostałych graczy. Naznaczenie krwią można usunąć przy dowolnym ołtarzu oczyszczenia w mieście. Pokonaj graczy naznaczonych krwią, by stać się wybrańcem nienawiści. Gdy posiadasz ten status, twoja pozycja jest ujawniona dla wszystkich graczy w okolicy i nie możesz odprawiać rytuałów przy ołtarzach pozyskiwania.
przetrwaj, aby otrzymać potężne nagrody. Utracić status wybrańca nienawiści, jeśli... to ja to mam w nosie. Mało mnie interesuje tego typu zabawa. Ja tu przyszedłem dla dobrej historii. No ale jak ktoś lubi PvP, to powiem szczerze, jest to fajna odskocznia. Idziemy. Cegły. O, to chyba to. O, jeszcze jedno zadanie. Może więcej się ich tu pojawiło? Nie, bo to nowy obszar jest. Okej. Najan. Dlaczego jesteś tutaj sam? Ja to dopiero mam pecha. Ciągnęliśmy losy, komu przypadnie zmiana i znowu przegrałem. Ostatnim razem ledwo uszedłem z życiem. Żołd jest wysoki, ale co mi po pieniądzach, jeśli zeżrą mnie nieumarli? Na pewno coś da się zrobić. Na trupy to nie ma rady. Chcę po prostu spokojnej zmiany. Jeśli mi ją zapewnisz, oddam ci połowę żołdu. Spoko. Skąd tu tylu nieumarłych? Nie wiem, skąd się wzięli. Pewnie tak samo jak wszędzie. Wiem tylko tyle, że ten cały marsz Zakarumitów gówno pomógł, jeśli chodzi o ich przetrzebienie. W zasadzie to wręcz przeciwnie. Od tej pory nikt nie próbował się ich pozbyć. I Zakarum jest splugawiony. Ej, ale... Ale ich tu dużo, faktycznie. Co to jest? To już znalazłem. Blob się pojawił. Wykonałem zadanie spokojnej zmiany. Ale tu nie umarłych. Oho. Blob, wybuchaj. Górnik? O! Ktoś tam chciał chyba przemycić. O, mamy i jaskinię. Ale to co? Bo zamiast się z nami spotkać, to kurde, uciekł do jaskini? No niedobrze. Kurde, ale kozacki ten kask. Święta Matko, obdarz mnie swoją mocą. Daj mi siłę, bym mógł dalej wypełniać twoją wolę. Witaj, podróżniku. Twój dzień chwały jest bliski. Odbudowa świata może się rozpocząć dzięki twemu poświęceniu. Ale matko, to ty do Lilith się modliłeś? No, się modlił do Lilith. O kurczę. O kurczę. Nie takie były plany. Dziad. Z uśmiechem na ustach jeszcze to zrobił. Ewangelia Matki. Przymierza, werset 7,
W górach natknęliśmy się z matką na wioskę. Zziębnięci i głodni ludzie modlili się do jakiegoś światła, które nie dawało ciepła. Lecz przed jej obliczem w ich sercach zapłonął nowy ogień. Już nigdy nie będą głodni, ani nie poczują zimna. Jakaś Ewangelia do kurde kanibali. Dobra, wychodzimy stąd. Zaraz. A nie, to tu. A, bo zadanie się automatycznie wykonało. No dobra, to się przeniesiemy tu. Pójdziemy, oddamy gościowi za żołd. Za połowę żołdu. Questa? Przy okazji odkryłem, że można bezpośrednio z podziemi teleportować się. Do miasta. Nie umarli nie będą się chwilowo naprzykrzać. Jesteś! Właśnie kończę wartę. Dzięki tobie był tu spokój. Skubaniec wyspać się mógł. A ja tam biłem się. A czego się nie robi dla sławy? Dobra, co mamy dalej? Cyk, 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 wszystko 50. Nie widać też nowych zadań do wzięcia. To możemy iść na pierwsze lepsze. 8 z 20. Pokrwawione ciała. To jest tu. Mamy jakieś bliższe miejsce, żeby się przenieść? Nie. Musimy żdylać z buta. Tam już część zadania mam wykonane, co ciekawe. Swoją drogą muszę teraz wychwycić, jak będę wychodzić. O właśnie. Cyk. Co to jest? Koniunkcja żywiołów. Ochrona za karą. Niewrażliwość. Wykonanie ataku albo zadanie obrażeń skraca czas działania efektu. A, ale czy to się odpala też w innych momentach? Jeszcze gotowy. Nie, my tędy. Nie jestem jeszcze gotowy. Sobie spokojnie gryźli do anime. Zobaczmy, jaki był opis do tego zadania. Kaida opowiedziała mi o wysiłkach plemienia Żura. Ja? Mających na celu powstrzymanie mordów, jakich dopuszczają się kanibale. Plemię nie jest dość liczne, aby zatriumfować w tej niekończącej się walce. Kaida poprosiła, bym zgładził kanibali na polu złamanych włóczni, podczas gdy ona będzie się opiekować rannym bratem. Dobra, kojarzę to zadanie. Brat ranny leżał w namiocie, chciał usilnie wstać, no ale mu nie szło. O nie. Miniemy. Nie mamy czasu na te zabawy. No, wrócił do nas ten uczony. Nie
uczony umie się bić. No proszę. Nurbolat chyba towarzyszy nam tylko w określonych obszarach. Potrzebuję więcej czasu. O, teraz to będziemy wymać. Potrzebuję czasu. Ten będzie ten, stawiać pułapki. Chodźcie, chodźcie. Im więcej do zabawy naraz, tym lepiej. Mniej latania będzie. Potrzebuję więcej czasu. Jak skoczył? 43, jeszcze 7. Dobra, mamy to. A to tu zaraz obok. Jak się przyssały już przy samej wiosce. Polegli wojownicy zostali pomszczeni. Wielu kanibali padło z mojej ręki. Owce mu udało się tam, gdzie ja zawiodłem. Na zawsze okryłem się hańbą. Nie bądź śmieszny. Nie, o, właśnie. Odniesienie ran to żaden wstyd. Hej, nie ruszaj opatrunków. To silniejsze ode mnie. Kolejne zadanko zrobione. Zimno to nie jest potrzebne. Ale możemy sobie to odpalić. Myślę, że mamy czas jeszcze, żeby zrobić jedno zadanko. Pycha przed upadkiem. Plemię żurawia słabnie w związku z ciągłymi atakami kanibali na jego ziemię. Alda, przywódczyni plemienia, poprosiła mnie o odszukanie kilku zaginionych krewniaków, którzy zniknęli na polu złamanych włóczni. Kobieta nie wierzy, by tak doświadczeni wojownicy polegli z rąk kanibali. To jest tu niedaleko też. To cyk, idziemy. Czyli mogę pobrać sobie te zadania gdzieś offline, że tak powiem, je nagrywając i po prostu przeczytać wam no tą treść, którą teraz wprowadzającą. Dzięki temu oszczędzę wam sporo bezsensownego biegania. O, jedziemy w kapliczkę. Siema, siema, siema. Kurde, pieniędzy. Poszukaj zaginionych barbarzyńców. Pytanie, czy sami się nie stali kanibalami. Bo i tak może być, nie? W dziurze? Ziemianka kanibali? Nie. Ziemianka kanibali to jest oddzielnie coś. Tu szukamy barbarzyńców. Ma
maniak, maniak. Jak spowolniło mnie. Łącie. Ej, no ale... No gdzie jesteście, moi drodzy barbarzyńcy? Tu coś jest. No kurde. Takich zjedli, że nawet śladu po nich nie ma? Nie lubię tych misji. No bez kitu. Tyle co się trzeba nachodzić. To jest jakiś dramat. Oni się jeszcze respawnują. Pewnie jakiegoś jednego trupa trzeba kliknąć gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jakiegoś szczególnego trupa w dodatku. Byłem. O ja cię Chryste, no nie mogę. Co, jednak tą ziemiankę musimy zwiedzić? No dobra, to nie powinno być duże miejsce, to zobaczmy. Ziemianka. Choć quest bezpośrednio ciągnie nas na górę, więc nie sądzę, żeby to miało być tu. Siema, ziemianka. No, dokładnie. Tyle z ziemianki. Jeszcze się zrespawnują, nie? Wszyscy. Potrzebuję więcej czasu. Tu jeszcze jakiś jest. Szukaj zaginionych barbarzyńców z plemienia Żurawa. No to szukam ich przecież, no. Barbarzyńcy.
Niesamowite to jest. Można przejść cały obszar dłuższy szerz i nie widać, co trzeba podnieść, kliknąć. Jedyny plus, że sobie pozbieram kasy. Tu na tym cypelku może? O, to będzie chyba to. To chyba będzie to. Tu. Tak. Zwłoki pokrywają rany rwane i szarpane oraz wyraźne ślady ugryzień. Na twarzy nieszczęśnika maluje się zarówno przerażenie, jak i zaskoczenie. Rozjuszony barbarzyńca. Dobra, możemy wrócić. Ja pierdziu, ile czasu zmarnowane. Ale to zawsze tak jest. Gdzieś leży sobie jakiś trupek, którego trzeba kliknąć. I człowiek lata jak głupek. O, skryta weszło. 3600 tym przeskokiem mu zadałem. Jo. Dużo, nie? Masz więcej krwi na wargach niż na ostrzu. Wytłumacz się! Już! Znam los zaginionych barbarzyńców. Zostali kanibalami. To tak jak podejrzewałem. Uczyliśmy się od nich. Spożywają ciało, aby odebrać siłę tym, którzy są słabi. Będą nosić ich w swym wnętrzu. Ich siłę, ich honor. Honor? Tak. Niosąc naszych przodków w... brzuchach. Honor jest z tymi, którzy umierają z podniesionym ostrzem. Tylko bestia uznałaby ich za posiłek. Ale zjadając ich, oddajemy hołd. Nie masz nic wspólnego z honorem. This is Sparta. O, to będzie dłuższy questline. A oni tu nie mają żadnego kowala. Dobra. W walce z kanibalami straciliśmy coś więcej niż tylko ciało. Straciliśmy tożsamość. Zapomnieliśmy o ofiarach poczynionych przez naszych przodków w obliczu oczywistej klęski. O dumie z wyrastania ponad siebie. Jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse z kanibalami, musimy przypomnieć sobie chwałę naszych przodków. Tych, którzy zginęli po to, byśmy mogli żyć. Spotkajmy się przy miejscu spoczynku naszych przodków. Czas zwrócić włócznie plemienia żurawia w ręce jego dzieci. Symbole wielkich zmarłych wzmocnią siły żywych. Okej, okay. Ofiary przodków? Od czasu wielkiej zdrady plemię żurawia znało tylko znój i poświęcenie. Moją siłą oddaję cześć swojemu ludowi. Kiedy szczęki demona zacisnęły się na mojej ręce, myślałam tylko o swoich. Uderzeniem docisnęłam paszczę bestii i wróciłam do plemienia. Nic mnie z nimi nie rozdzieli. To na ręki nie ma, tak? Rozumiem. Żeby zabrać jego czaszkę na pamiątkę, a nie żeby zasłonić, co straciłam. Żadna blizna nie daje mi większej dumy. Okej, okay, moi drodzy, tutaj sobie zrobimy przerwę. Będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach. Ja zachęcam was do oceny tego odcinka. Łapka w górę, w dół, oczywiście, jak tam uznajecie. Do jakiegoś konstruktywnego komentarza pod filmem, no i oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem żegnam się i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!